Hej, hej, dzień dobry drużyno! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i znajdujemy się w zatęchłej krypcie. To tutaj ostatnio mieliśmy do czynienia z tymi martwymi skrybami, wojownikami i udało nam się, słuchajcie, z takiego sarkofagu obudzić pana Marnieja. Podejrzewam, że jest to ghoul. Przynajmniej takie postacie wyglądające oczywiście podobnie w Baldur's Gate 1 albo 2 pamiętam, że były i ghoule byli ogólnie przeciwnikami niesamowicie mocnymi, więc trzeba na niego uważać. Raczej nie wchodzić w konflikt, zatarg i waleczkę. Pozbierajmy sobie jeszcze za pamięci oczywiście wszystko, co możemy z tych skrybów. Ciężka, pusto, okej. Okay. I pan Marni ogólnie sobie tutaj łazi. I tak się zastanawiam, czy z panem Marniejem można pogadać, czy nie? Bo tak się zastanawiam, że może byśmy z nim pogadali. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. Oh. Soon. O, to ciekawe. Wkrótce to dosyć ciekawe pojęcie. Kiedy to? Wydajesz się przekonany. Właśnie, dlaczego? The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. No dobrze, no to nie będziemy oczywiście z nim wchodzić w polemikę. Jeśli się kiedyś spotkamy, to dobrze, bo znaczy, wydaje się, że jest raczej pokojowo nastawiony. Albo przynajmniej chociażby neutralnie do nas, więc on coś wie. Pytanie tylko co. Dobra, no to lecimy dalej. Lecimy dalej. Teraz możemy zająć się kolejnym zadaniem, między innymi właśnie z tym obozem, czy tam gajem druidów. I z pomocą tym diabelstwom. Pomoc diabelstwom teraz będzie wymagana. No i będziemy musieli porozmawiać z tą babeczką, przywódczynią druidów. Gdzie to było? A, możemy do szmaragdowego gaju się wydać bezpośrednio. Nie będzie trzeba się jakoś tutaj wielce męczyć. Czy ja nie chciałbym zrobić długiego odpoczynku? Bo wydaje mi się, że aktualnie mamy ten problem, że potrzebowalibyśmy się zregenerować. What does that mean exactly? Augustil will affix the Zathisk, the Purifier, to our heads. Its magic will quell the parasite in an instant. Szmaragdowy gaj. A co jest tutaj? Może sprawdzić. Tylko, że kurde, sprawdzić i ja znowu się natknę na jakiegoś... Znowu się natknę na coś, co mnie zabije na przykład już, nie? A tego bym zdecydowanie nie chciał. Kęs łotrzyka. O, plecak. These tracks. Squat. Bow-legged. Goblins, I'd say. Kamienne drzwi. Czy ja chcę je otwierać? O kurde, wlazłem do środka. Shit. Runa orła? Co to jest? Oj, percepcja. Tropicielka Robal, pierwszy poziom. Strażniczy posąg. Ahaha. No to wam powiem, że to może być jakaś pułapka. O kurde, balans! O, fuck. O,
Ła! Teraz zdecydowanie musimy odpocząć. O, fuck. Dobra, jeszcze nigdy tego nie robiłem, słuchajcie. Długi odpoczynek. Let's go. Czy chcesz zakończyć dzień? Masz dość zapasów obozowych, aby udać się na długi spoczynek i przywrócić Lazel, wszystkie punkty wytrzymałości. Githyanki lay their eggs on other planes. They cannot mature in the astral. I will only be welcomed once I obtain a mind flayer's head. Miłe pogawędki. Dobra, oczywiście odpoczywamy. Tak, jak najbardziej. A, jesteśmy w obozie. W obozie możesz udać się na długi spoczynek. I doprowadzić swoją drużynę do pełni zdrowia. Możesz również zmienić skład drużyny, pogłębiać relacje z towarzyszami, odkładać przedmioty na przechowanie, a czasem także zmieniać swoją postać i werbować nowych stronników. Okej. Okej, połóż się spać. Ty, to mnie jeszcze tutaj nie było. Nigdy jeszcze nie robiłem taką. Skrzynia podróżna, co my tutaj mamy? Maska zmiennokształtnego, legendarny przedmiot. Użyciu diadem. Dziwna skrzynia na ubrania. Zdumiewający worek. Bierzemy. A czemu by nie? Czekajcie, to wyposaż. Otwórz. Peleryna czerwonego księcia. Lutnia pieśniarki z bezchmurnego. Bikorn morskiego zwierza. I igła łotrzyka banity. Okej. Dziwatna skrzynia, średnia wytrzymałość. Wyrzućmy sobie to, no bo nam to jest niepotrzebne raczej. Aha, i to wszystko, tak? Nie, no to plecak też możemy sobie chyba raczej wyrzucić. W sensie, nie daje nam to nic wielkiego. Okej. I można pogłębiać też... Co to jest za posłanie? Można pogłębiać też relacje z naszymi druhami. Więc podejrzewam, że warto byłoby z nimi po prostu porozmawiać, na przykład z takim Astarionem. Mam nadzieję, że to się zmieni. Naturally, but I was thinking, what if it doesn't? Of course, first sign of change, and I'll have to stop that pretty little heart of yours. I am open to suggestions. Knives, poison, strangulation. A, dobra, czyli jeśli dojdzie do przemiany, nóż wydaje się szybkim rozwiązaniem, trucizna. Trudno powiedzieć, a jak ty byś chciał odejść? I don't think poison is for me. Nor stabbing, come to think of it. I always felt decapitation was a fine choice. One good swing and then nothing. But we were talking about you. What'll it be? Co? No... Odcięcie głowy nie najgorszy pomysł, tak? Now, to use sword or axe or saw. Co to w ogóle za dywagacje są? Well, I'm getting ahead of myself. This is all a worst case scenario, obviously. No właśnie, stary. If the last day has taught me anything, it's that the impossible is more likely than you think. Now, let's get some rest. The sooner we start tomorrow, the better our chances of keeping this hypothetical. O, tak, zdecydowanie. Już skończmy sobie tą rozmówkę, kolego. Alzeo. Abominations grow inside us. Our bones should ache. Our mouths should bleed, yet we thrive. It is madness. Keep your rest short. Time is not our ally. Ty, a nie chcesz się umyć, na przykład? Chuk. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. O właśnie, no bo kurde, tak chcieliśmy z nią porozmawiać, nie? Czy powinnaś przyznać się, że jest ci szar? Hmm.
Dużo wiesz o upierzcach? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Dobra, dobra. Czy stąd jak nie znajdziemy lekarstwa? In great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Okej, to znajdźmy to lekarstwo. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to. Dobra, już! Już wiem! Jest źle! You have ceased to exist and a mind flayer is born. Because I do not intend to let this happen. Not to me, and if you stick with me, not to you. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Okay. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Jesteś pewna, że szkółka to jedyny sposób? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir Library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Cenna jest, taka wiedza jest bardzo cenna, no? Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more, infinities upon infinities. Githyanki są rzadkością. I expect I am your first. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Wiesz co? Nie jest aż taki wielki. Decadent then, lacking in economy, like so much of this world and its undisciplined people. Ona jest jakaś taka mega... Może nie będziemy jej wyjawiać, że czcimy tą całą szar. Piłka, pojemnik. A, tutaj mamy naszego Gale'a. Czy ja chcę jeszcze z Gale'em porozmawiać? W sumie warto by było, nie? Ty! A czemu Marnie jest w naszej ekipie? Co tu się dzieje? Jest. Co jest? Czemu tu jest marniej? We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. Ale jakich znowu usług, jak nie mam żadnych twoich usług? There are many answers to that question. None are important. Skup się na bijącej od niego boskiej energii, którą wyczuwasz. Kleryk, mądrość, może to być... o Jezu, stopień trudności... Ja pierdzielę, stopień trudności 20. Nie ma opcji, żebym ja to zrobił. Blisko, ale niestety nie. Blisko, ale niestety nie. O!
He has a divine aspect, yes. A reflection of death itself. Eternal and inescapable. I shall answer no further questions in that regard. Wysłannikiem jakiegoś bóstwa? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Dobra! Czyli on będzie nas wskrzeszał, a znaczy wskrzeszał naszych sojuszników. Ile będzie kosztowało? A matter of coin. Możesz pomóc mi zmienić klasę, jeśli nie mam w tej chwili tyle złota przy sobie? Then I shall wait here patiently until it is acquired. A więc to tak działa. Ty będziesz nam tutaj oferował takie usługi. Dobrze. Dysponuję całym wachlarzem zdolności, pozwala ci wskrzeszać sojuszników, najmować pomoc oraz zmieniać klasę postaci. Oczywiście wszystko za odpowiednią cenę. Exactly. Niezłe lustro. Przeszkadzam. Mogę jakoś zakrząknąć? A, okej, dobra, spoko. Wiesz, że tu jestem. Okej. Not a trick, my friend. Magic. Be that as it may. Seramorphosis. What does it make you think of? Przede wszystkim cholerna kijanka. Spot on. Day one. Fever and memory loss. Day two. Hallucinations and graying skin. A nam jakoś to nie przeszkadza. Hair loss and blood leaking from all our Już to słyszałem! Need to go on? Nie trzeba. Już to słyszeliśmy. My point is this. Our orifices remain blissfully unblooded, our heads remain clear, and our blood temperature normal. Any expert will agree, this is abnormal. Może kijanki jakieś niedorobione są? I'll toast to that. The pragmatic in me, however, sees only the silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Tu się akurat zgadzam z tobą. Dobra. Idziemy spać, słuchajcie. Pierwsze spotkanie, znaczy pierwsze jakby ogarnięcie, jak wygląda nasz obóz, porozmawianie z naszymi sojusznikami, wydaje mi się, że można byłoby się kimnąć. Komórek czarów, okej. Zakończ dzień i zyskaj punkty wytrzymałości i komórki czarów. Zapasy obozowe 40. Automatyczny wybór daje nam 40 na 40. Pełny odpoczynek, let's go. Day is over at last. Rest awaits. Yet you cannot shake the sensation that something is off. Córa ciemności. Dziennik został zaktualizowany. Blossoms from the wound on your hand throughout your whole body. A fragmented image comes to you. A hooded figure admonishing you for resting. Próbujesz zrozumieć, co się dzieje? Poproś myślę, że wskazała ci drogę. Is Lady Shaw punishing you? Or perhaps testing you? Is it the tadpole or a curse? You cannot say. In any case, you must persevere without question. The Dark Lady will reveal all to you when the time is right. Dark Lady. Świetnie. A jak mam wyjść z tego obozu? O kurde, co ja mam na łebie? Ale brzydko wyglądam. Jak mam stąd wyjść? Z tego obozu? Długi odpoczynek. Opuść obóz. A, jest dobra, kit. Tell me, Gale. What is your interest in the astral plane? Time. Or rather, the absence of it. In the astral plane, everything is eternal. It will be my home soon enough, should Vlakith will it. Co tam jest? Nowicjusz Absolutu? Brynna nowicjuszka Absolutu. I Edowin jakiś nieprzytomny. No dobra, podejdźmy tam. People up ahead.
Something's wrong. Co się stało? You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh. And something within you stirs in response. Mogę wyłączyć to, żeby nie było widać na łebie tego? Popatrz na nich spod łba. Co się stało waszemu kompanowi? Medycyna. Jego rany wyglądają na głębokie. Może dam radę mu pomóc. Spróbujmy mu pomóc. 10, czyli musimy rzucić przynajmniej 5. Świetnie, rzuciłem 2. Uwielbiam kości. Uwielbiam rzucać kośćmi, tak. No, teraz już trochę lepiej. Sukces! He's hurt badly. An oil bear got him deep. If there's anything you can do. I'm watching you. Ty, co jest? A familiar squirming churns in your head. Wytrzyma jego spojrzenie. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will... She... Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. A co ja wam mogę niby zlecić? Najwierniejszą? O co chodzi? What? Are you testing us? No tak, tak, próba, no dawaj. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. Jezu, muszę wciągnąć to z łeba. Oh, I like these two. All zeal and no brains. No dobra, a czym jest ten Absolut? We know that all too well, ma'am, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Ja przeżyłam katastrofę tego statku, jednego zbiega już znaleźliście. Odejdźcie. Powiedzcie o więcej o zbiegach. Anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. No i teraz tak, albo możemy ich wysłać na to, żeby odszukali bestię i pomścić brata, albo żeby uciekali. You! Brynna! Kill her! Zaraz. Coś mi tu nie pasuje. Czyli w takim razie wyszukaliście wszystkich, którzy przeżyli katastrofę na statku, żeby ich zabić? Oj, niedobrze. I nagle mają drugie poziomy, a jak z daleka patrzyłem, to mieli je pierwsze. No kurde, come on. Serio, chybiłeś. No dobra, no to w takim razie let's go. 2-7. Oszołomienie. Git.
No i tu musielibyśmy doskoczyć chyba, wydaje mi się najlepiej, bo nie dojdziemy tak po prostu. Atak głowicą, szarża, rozprucie. Wysokie KP, no trudno. Jest, krwawienie, dobra, nice. Ktoś tu widzę, że jest magiem. Chybił, świetnie. No to w takim razie, kolego... 75 mamy tutaj. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Aha, Astarion jest wyciszony. Szkoda. Szkoda, szkoda. 35... 40 szans na to, że trafimy. Kurde... Nie rozumiem, dlaczego niektóre... Niektórzy przeciwnicy mają tak... duży problem, żeby ich trafić. 50%. Kuźwa, nie wierzę. O ty franco. O ty gnoju, ty. Dobra, mamy to, teraz by trzeba było z tego kwasu zejść. Nie łazić mi po kwasie! Odparcie na poskręcane pnątrza. To kim wy byliście, skubańcy? Nie podoba mi się to. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Kijanka się to bombawi, stawi opór i mądrość. No spróbujmy z siłą, nie? O kurde, potrzebuję przynajmniej 9. Udało się! Od dłuższego czasu za pierwszym razem. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. No to było nieciekawe doświadczenie. Zaczyna się robić niebezpiecznie z tymi kijankami. Kontrolują nasze umysły i ciało. Niedobrze. Dobra, ale tak mimo wszystko. Suszona kiełbasa wieprzowa. Bierzemy. Zaraz, akcja dodatkowa. A czy ja mogę się uleczyć w jakiś sposób? Komórka czaru. Może uzdrówmy się tak po prostu, co? Chociaż dobrze. Jed 4 do 7, 4 do 11. A my mamy... Brakuje 7. Może tym. No dobra, niech będzie i tak. Let it be. Czyli można było się spodziewać, że... oni coś tutaj kombinowali. Melica. Onward. Curious. No wounds on that ball, but doesn't quite look like it died peacefully either. Zobaczmy drogowskaz. Dokąd to prowadzi? It's dead. Let's go. No, to wygląda jakby to było czymś w rodzaju zasadzki, maybe.
A, można sobie pooglądać, świetnie, widoczki. Tarcza ze skrawków drewna. Ty, zobaczmy najpierw tę sakiewkę. Malakin, nice. Wykrwawiony dzik, zobaczmy. Mimo wszystko, słuchajcie. No spoko, ale mamy zapasy obozowe. A sprawdźmy z medycyny. Dycha, więc musimy przynajmniej 5 rzucić. 12 jest git. Co się stało z dzikiem? The boar seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see two small puncture wounds in its neck. Już wiem. Is it dead enough for you? Już wiem, co ty chcesz ukryć, kolego. Już wiem, co ty chcesz ukryć. Czy ja mogę w jakikolwiek sposób wymienić teraz na przykład ktoś, kto miałby więcej charyzmy? No, tutaj już mamy przynajmniej 11. 4. Rany boskie. Niestety porażka. Yes, I know. It's a waste of our time and I'm done. Ale ja wiem. Ja wiem, o co chodzi, słuchajcie. Dwa nakłucia, dwie rany kłute blisko siebie. Na szerokość kłów. Kto tutaj mógł? W nocy albo nie w nocy, przynajmniej pod jakimś takim, pod osłoną niewidzialności dla nas oczywiście. Kto mógł polować na takie zwierzę? Można się tylko domyślać. Znaczy, tak czy inaczej, dobrze, że to poluje na dziki, a nie na ludzi, czy też nie bierze się za nas. Prawda? Więc tyle dobrze. Dobra. Dalej na zachód raczej nie mam zamiaru iść z tego względu, że obawiam się, że tam możemy dotrzeć w jakieś tereny, które nie są jeszcze dla nas. A tutaj może zajmijmy się wreszcie tymi zadaniami, bo tak to pójdziemy w Explore na 100% i co? I później jedno wielkie głańskie będzie i nic nie zrobimy. Szmaragdowy gaj. Kaga, do tego szmaragdowego gaju byśmy poszli, nie? Ale to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.